Radomski Teatr dostanie ponad 500 tysięcy złotych na modernizację oświetlenia dużej sceny oraz 300 tysięcy złotych na organizację festiwalu gombrowiczowskiego. Dodatkowo dzięki kwocie 150 tysięcy złotych inne polskie teatry cenione przez publiczność będą miały możliwość występowania w Radomiu. Dzieje się tak dlatego, że po pierwsze, teatr jest dobrze przygotowany do tego, żeby pisać wnioski o dofinansowanie. Jest to już kolejny etap inwestycyjny, jeśli chodzi o infrastrukturę kultury, który wspieramy. Kolejny etap, mam nadzieję, że będą kolejne, bo widzę, że ten teatr potrzebuje dużo środków na to, żeby wzmocnić się organizacyjnie, żeby wzmocnić przede wszystkim kwestie dostępności i żeby zmodernizować nie tylko najważniejszą salę, ale też trzy pozostałe. Dzięki dofinansowaniu mieszkańcy Radomia będą mieli szansę na jeszcze bogatszy program podczas festiwalu gombrowiczowskiego. Przyjeżdżają tutaj dzięki temu dodatkowym finansom, zapraszamy teatry z Argentyny i z Japonii, co było niemożliwe oczywiście. No i jest 120-lecie urodzin Gombrowicza, więc to będzie bardzo wyjątkowy festiwal. Prezydent Radomia podkreślił, że kultura jest dla miasta bardzo ważna. Oprócz tych rzeczy, które naprawdę bardzo mocno rozgrzewają wyobraźnię, takich jak drogi, stadiony, hale, mosty i te wszystkie obiekty kubaturowe, które tak pięknie widać później na fotografiach, jest coś tak ważnego jak kultura, która jest duszą każdego miasta.